Sofa zamówiłem. They have to be clean. Take it out and clean. Yeah. And I've never done it. Never. Hola, sola, jeździ, jeździ nam. Jak przyjedziecie do Iranu, to warto wiedzieć, że poczucie czasu jest tutaj bardzo względne. I właśnie żeśmy się umawiali, że dzisiaj znowu jest jakieś święto, my już żeśmy stracili rachubę w tych wszystkich świętach. I powiedzieli, że wszyscy razem pojedziemy na piknik, 7 rano jedziemy, a wracamy wieczorem. No tak trochę nas, mówię, to jak daleko będziemy jechać, o 7 rano, to strasznie wcześnie i w ogóle pytaliśmy się, czy nie możemy trochę potem, może o 9. No i skończyło się na tym, że niektórzy stwierdzili, że wyjadą o 7, a inni wyjadą o 10, a o 9. A tam Bella oczywiście coś tam bawi się. I wiecie, ja na wszelki wypadek wstałam o 7. No i oczywiście co? O 7 cisza, wszyscy śpią. O 8 starszyzna domu się pozbierała i no trochę był niepocieszony, że nikt nie wstał, a pojechali sami. No a reszta powolutku się zbiera i to wygląda na to, że tak bardziej świtkiem koło południa pojedziemy. Ja nie mam nic przeciwko, tylko to już nie pierwszy raz, żeśmy się spotkali właśnie z tym, że ktoś mówi, że przyjdzie do ciebie rano, albo tam cię odbierze, albo coś tam, i to naprawdę jest bardzo, bardzo płynne. What have you got? Oh, they look lovely. But we have to wash it. We wash it and eat. Okay. But I want to put this for the cake. What are you wearing? What are you wearing? What are you wearing today? This is really amazing how much the children learned from just watching this programs for children, you know, like they love them. It's recorded, it's not on television, everything is recorded there on the TV, and they choose, you know, which one show they want to watch, and they watch it all over and over again, and they really, we communicate with them, like from all the family, like they speak English the best, I could say. What are you wearing? What are you wearing? What are you wearing? Proper kitchen. This is proper kitchen. We are waiting here with beautiful ladies, waiting for the dish to cook, to finish cooking, but it's so hot, really. Hello. Thank you.
like 100 years ago. It's cooking like 100 years ago. Can I record the way you use your like this? Yes, like this, yeah. Because we do it different. Can you show me? Like this. What, got them? Yeah. Yeah, they took the liquids because the liquids. Oh, so they took it at customs. Yeah. But all the other things you have. Wow, lovely job. After 1 month. Mówię mi powyciągaj to kurwa. Tak więc kochani, wygląda na to, że wreszcie będziemy mogli się spakować i jechać. No i tak nasunęły nam się pewne takie... chciałam powiedzieć, że nasunęło nam się parę refleksji. Otóż mieszkając tutaj w domu, dla naszych nowych widzów, to my podróżujemy teraz właśnie już 1,5 roku. Jesteśmy w podróży. I nasza podróż to nie jest tylko podróż dla podróżowania, ale my po prostu chcemy znaleźć nowe miejsce na ziemi, gdzieś jakiś fajny kraj. Naszym celem po prostu jest jakby znalezienie miejsca, gdzie będzie się fajnie mieszkało. Więc nie będziemy podróżować do końca życia. My uwielbiamy podróżować, ale też chcemy mieć jakąś swoją bazę wypadową. I naszym założeniem jest, że jak znajdziemy fajny kraj, fajne miejsce, gdzie nam się bardzo podoba i są dobre warunki do mieszkania, to będziemy chcieli tam zostać. I teraz to mieszkanie tutaj w Iranie przez 1 miesiąc naprawdę dało nam wiele do myślenia, co tak naprawdę chcemy, co nam się podoba, a co nam się nie podoba. Sprawa numer 1 przede wszystkim to jest klimat. Zawsze mówiliśmy, że chcemy mieszkać gdzieś, gdzie jest ciepło. Ciepło tak, ale nie gorąco. Teraz widząc tutaj po mieszkaniu w Iranie, na południu Iranu przez miesiąc czasu, gdzie dopiero zaczyna się robić super, super upał, to znaczy dla nas już jest super upał, ale oni nam mówią, że właśnie zaczyna się... Dzień dobry. Że właśnie zaczyna się robić super gorąco i będzie ta temperatura rosła aż do ponad 50 stopni. Teraz mamy powyżej 35 stopni każdego dnia.
I wiecie co, no takie życie jest no po prostu męczące, no co tu dużo gadać. Oni wszyscy są, że tak powiem, przyzwyczajeni i przystosowują się do tego, domy są przystosowane, tak? Wszędzie są klimatyzacje, ale prawda jest taka, że my czujemy się jak w więzieniu, bo musisz się zamknąć w tej puszce. Ja teraz wyłączyłam, żeby tu ponagrywać i wiecie, otworzyć okno. Mi jest ciągle brak świeżego powietrza, bo ciągle musimy być zamknięci. Pozasłaniane są te okna, wszystko jest wszędzie pozasłaniane, żeby jak najmniej słońca wchodziło do środka i no ja się duszę. Normalnie czuję się, jakbym się dusiła tutaj w tym mieszkaniu, więc jakby doszło do nas, jak bardzo my przyzwyczailiśmy się do życia na zewnątrz, jak potrzeba jest nam tego świeżego powietrza, jak człowiek o wiele lepiej czuje się na świeżym powietrzu i teraz właśnie widzimy też tak jakby poprawę w stanie zdrowia, wiecie, tam parę osób, które mnie zna z tego życia przed podróżniczego, często mi pisze tam oficjalnie w komentarzach, czy dziś prywatnie, że wiecie, mój wygląd się poprawił, że tak dobrze wyglądam i w ogóle. I ja sobie myślę, tak, bo po prostu ja odżyłam, tak? Człowiek odżył. Oczywiście jedna rzecz to są, wiecie, jakieś stresy, radzenie sobie z depresją i różnymi rzeczami, które się tam działy lub podziały w naszym życiu, praca, zmęczenie i tak dalej. I my tu też czasem jesteśmy zmęczeni, ale to jest fantastyczne zmęczenie. To jest po prostu, wiecie, problemy, z którymi się spotykamy, to są po prostu wyzwania. My nawet nie nazywamy je problemami. To nawet to przychodzi tak naturalnie i rozwiązywanie tych problemów przychodzi naturalnie. To jest zupełnie inny wymiar życia, zupełnie inny wymiar życia. Chcemy mieszkać gdzieś, gdzie będzie przestrzeń, gdzie ja mogę prowadzić życie, większość życia na zewnątrz. Chciałabym mieć, wiecie, taki wielki taras i tam kuchnię i wszystko po prostu, żeby było na zewnątrz. To na pewno jest nam potrzebne. Następna sprawa, czyli właśnie ta kwestia klimatu, żeby było tak ciepło, żeby dało się to zrobić większość roku, ale nie za gorąco, bo to jest bardzo męczące. Następna sprawa, sprawy techniczne, wiecie, czy można w danym kraju, w wielu pięknych krajach niestety nie można kupić niczego, możesz sobie wynająć mieszkanie, ale nie możesz kupić, tak? Cała Azja praktycznie, wiecie, jakieś świetne kraje jak Tajlandia czy Indie na przykład, tam kupienie przez obcokrajowca nieruchomości praktycznie jest niemożliwe. Można to zrobić czasem kombinując, i być może my tak będziemy musieli zrobić, ja nie wiem, ale tak oficjalnie to się nie da, możesz wynająć. A znowu na wynajętym to nie jesteś u siebie, to trudno tak zapuścić korzonki, to nie jest to samo, prawda, co mieszkać na swoim. Tak więc to są rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Oczywiście finanse, tak, jak drogi jest ten kraj. Dla nas to jest tak jakby pierwsze kryterium, jak tanio jest w danym kraju. W Iranie jest taniej niż w Polsce, ale nie tak tanio, jak żeśmy się spodziewali. Tak więc nie jest super tanio. Szczególnie nieruchomości są drogie. Druga sprawa, że w Iranie w życiu byśmy nie mogli kupić żadnej nieruchomości. Obcokrajowiec nie może kupić nieruchomości, koniec, kropka. Kolejna sprawa to są właśnie przepisy, restrykcje, co ci wolno, co ci nie wolno. Sama przygoda z paczką dała nam dużo do myślenia. Popatrzcie, jak to jest trudno. Coś potrzebuję, czego nie mogę kupić tutaj. Poza częściami samochodowymi, na przykład zepsuł nam się teraz odkurzacz do odkurzania samochodu. I co? Okazuje się, że tutaj nie ma takich rzeczy, po prostu nie ma. Oni nie używają, nie kupisz odkurzacza na 12 V, taki co wkładasz tam do gniazdka w samochodzie. No i co? I dupa. I nie sprowadzisz go z zagranicy, bo paczka, no jak tutaj widzicie, po prostu nadanie paczki, miesiąc czasu, kupa kombinacji, kupa ludzi zaangażowanych, no kurczę, zapomnij. A to jeszcze są rzeczy, które można wwieźć do kraju, tak, które przejdą kontrolę celną, a jeszcze są inne rzeczy, które nie przejdą kontroli celnej i zapomnij. Na przykład nasz właściciel do pracy, jemu przydałyby się mikrofalówki, nie mikrofalówki, przepraszam, jak się to nazywa, do której się mówi do siebie walkie-talkie.
No, tu napiszę, jak to się nazywa, mikrofalówki. I to jemu by się przydało, kurczę, tutaj w robocie. I co? To jest nie do kupienia tutaj w Iranie. I na dodatek też my próbowaliśmy właśnie, że my mu zamówimy razem z tą paczką, z tymi naszymi częściami, tutaj przyjdą tutaj do niego. Ale się okazuje, że to też jest niemożliwe, bo po prostu celnicy na granicy by to zaraz zabrali, bo według nich to jest jakby taki sprzęt, który mógłby być używany do ewentualnie jakiegoś szpiegowania i no to już jest wielkie no, nie ma mowy czegoś takiego w Iranie, legalnie nie możesz posiadać. No kurczę, dużo rzeczy tutaj jest, naprawdę my dużo rzeczy usłyszeliśmy, które ja naprawdę nie mogę powiedzieć, bo chcę żyć na wolności i nie chcę, żeby mi zamknęli kanały i tak dalej. No wiecie, no to więc takie życie. Co to mi za życie, jak ja nie mogę sobie wstawić każdego zdjęcia, które chcę, czy napisać wszystko, co bym chciała napisać, albo po prostu tu wam powiedzieć i pokazać wszystko. No to dupa jest, no dupa. Tamto jest okej w miarę, ale to... Your life is so beautiful, but you're so lazy. It's true. They have to be clean. Take it out and clean. Mm-hmm. Yes. And I've never done it. Never. No. Because I'm lazy. I think you're so lazy. You too much. Can you get us a donkey? Two donkeys. One for me, one no, for them. No, I want a horse. You will drive on a donkey. No. Woman, have a car. Yes. And you can get a donkey. Woman, have a car. A może sobie usiąść. No to usiądź sobie i opowiadaj, no. Się natrzepałem. What do you mean natrzepałem się? Pojechałeś auto naprawiać. No i się natrzepałem, naprawiłem i zjadłem lunch. Fuck. I'm staying in Iran. No, takie rzeczy tylko w Iranie. Tak. Shit. No to po kolei, co zrobiłeś, proszę? No zrobili auto. Ale zrobiłeś też to poza tymi hamulcami, ten shock absorber no, też? No tam nic nie zrobisz, jest cicho. Na razie cicho, okej. Okay. Ale hamulce są. Te hamulce... No lewy był zjebany, że tak powiem. So what? Happy bunny? I'm staying in Iran. Fuck. Skąd masz to piwo, kuźwa? Red Horse. Mówię, piłem to już gdzieś. Philippines. Mówię, o, Philippines. I've been there. Piłem Red Horse. W litrowych butelkach. Fuck. Co pies? You miss me, my? Oh, yes. Oh, yes. Hmm? Wielka miłość.
To pies. It's Ramadan. Okay. Nie wiem, gdzie on dostał to takeaway, by the way. I got no fucking idea. So it means they are open. Yes. I mean, you just need to know who to call and so on. Where to ask, you got it. And our friends told us, you will have nothing to eat during Ramadan. Everything is closed. You can eat as much as you can. Fucking. And you can drink. You can be fucking pissed every day in Iran. If you can speak. And not necessarily Farsi. I've been cooking all day today, but I'm very happy with everything and I hope they will love it, you know? Thank you. Very delicious. This very, very, very delicious. Hey, are you moving to Poland then? Yes. Thank you. Are you ready to go to Europe because you eat this every day? Yes. And how about you? Mm, we like it. So delicious. What did you like most? Mm. I have it. We like it. Okay, you like this most. Stola. Niech żyje, żyje nam. Stola, niech żyje, żyje nam. Stola, stola, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. What is this? You're interested. It will cost you a lot. It will be expensive. Okay. When someone which is very close to us, it's our relatives, it's a member of our family, he wants to go a long place, he wants to go a trip, a long trip. So we will do this. It is water, salt, and this green of the trees. They will put them. And when you leave, back of you, they will pour it on the ground. Mm. Yeah. And what does it mean? It means that to have a safe trip, to come back very quick, and to be safe. Thank you so much. Thank you. Tak więc, kochani, wygląda na to, że wreszcie będziemy mogli się spakować i jechać. No i tak nasunęły nam się pewne takie... Zawsze jak zaczynam nagrywać, to nagle mam taką czarną dziurę. Tyle chcę powiedzieć, a potem nagle brakuje mi słów. Gdzieś jakieś takie dziury czarne mi się robią.
O, chciałam powiedzieć, że nasunęło nam się parę refleksji. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia.